Nie wiem, czy zauważyliście, bo może tak to nasi montażyści skrytnie schowali. Skrytnie schowali? Że mikrofon w poniedziałkowym odcinku no, trochę wchodzi. Nie wchodzi. I we wtorkowym też. Karol zrobił kawkę. Wydaje mi się, że wczorajszy odcinek tak Karola zmęczył, że musieli... Nie, ja ci już mówiłem, stary, jest 13:30. Ja realnie od jakiegoś czasu, takim wczesnym popołudniem... Wiem, ale wiesz, ile osób ci pisało w komentarzu, że wcale nie musi chodzić o wiek, tylko ty sobie zbadaj na przykład poziom cukru. Ogólnie się sprawdź, bo może masz coś nie tak, że organizm ma jakiś brak po prostu i ci łapie senność przez to. Że może nie chodzi o to, że wiek, tylko po prostu zdrowotnie może czegoś brakuje. Znaczy raczej może, to może być też spowodowane tym, że wróciłem znowu do biegania w miarę regularnego. To powinieneś mieć energię. Paradoksalnie, jak ćwiczysz, to wtedy masz więcej energii. No, ale po bieganiu potrzebujesz regeneracji więcej może. Więc z tego to wynika. A byłem, to mogę powiedzieć, że byłem na tych testach wysiłkowych. A nie masz nagrań, jak biegasz? Nie, prosiłem lekarza, to nie. Prosiłeś? Nie, właśnie nie prosiłem lekarza, że nie możesz, bo mi nagrać. Więc byłem w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, w CMS-ie, na badaniu ergospirometrii. Byłem na tym badaniu w związku z pewnym projektem. Jak ten projekt się będzie działał, to wam na pewno wszystko powiem i będę raportował. Mam nadzieję, że będzie spoko. Ale byłem tam po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest moja wydolność, jakie są tam te progi tlenowe. Ja jeszcze dobrze w te klocki nie znam się, bo te wyniki są interpretowane przez kogoś, kto się zna. Natomiast pan lekarz, który jak z którym byłem, już mi ten raport dał i pewne rzeczy mogliśmy zobaczyć. Po pierwsze mogłem tam zobaczyć ten swój próg tlenowy, czyli do jakiego tętna powinienem biegać, żeby budować swoją bazę tlenową. W moim przypadku to było 146 na minutę. Tam ci mówi taki dokładny po tym teście wysiłkowym. Ten test wysiłkowy wygląda dokładnie tak jak na zdjęciach, czyli masz maskę taką jak Bane, masz stary 10 elektrod przyczepionych do ciała, 7 z przodu. Jak biegasz, masz na zegarku wtedy tętno, pokazuję ci? Tak. I jesteś na bieżni i po prostu stary bieżnia się włącza i zaczyna się, wiesz, podnosić i zwiększać tempo. I teraz jest prosty jak drut, masz po prostu iść, aż nie będziesz mógł. Ergospirometria to się nazywa? Tak. Masz po prostu iść, aż zabraknie ci tchu, zabraknie ci powietrza, zabraknie ci energii. No i mój wynik tego testu. Ty jesteś gdzie? W High Performance? No, tu są moje wyniki. Dobra, jak ty to czytasz? Co ty tu widzisz? No właśnie, pełna interpretacja dopiero ją dostanę, no ale na chłopski rozum widzę, w jakiej kategorii jestem. Co jest mass sport? Czyli taki po prostu typowy uprawiający sport, nie? Czyli nie jesteś competitive athlete? Wszędzie jestem w mass sport. Chciałbyś być w competitive athlete albo w high ja performance? Ja się cieszę, że jestem w mass sport wszędzie. Jest tak, że nie ma biedy. Czyli jak ja bym sobie zrobił to badanie, to ja bym miał te wyniki poniżej 80 nie wiem, trend? Nie, no nie wiesz. Nie wiesz tego. Nie chciałbyś to sobie zrobić. Ale jeśli nie biegałem, to nie wiesz? No to chyba tak, ale nie wiem, nie? Co, będziesz miał te wyniki i co się zmieni? Na podstawie tego, to jest mój baseline na teraz. Moja wydolność na teraz. Aha, już chcesz za pół roku na przykład zbadać? Żeby wiedzieć, jaki ma być reżim ćwiczeń, jaka częstotliwość, jaka intensywność i tak dalej, to jest podstawa, żeby wiedzieć, co robić dalej. W sensie ktoś ci zrobi plan, że musisz dwa razy... Dokładnie. I z jakim tętnem, żeby to miało sens. Żeby co miało sens? Żeby budować. No budować bazę tlenową, czy co? Na przykład, tak. A co z bazą tlenową? Chodzi o to, że żeby powiększać swoją wydolność płuc, ja to teraz pewnie na bank pomotam, ale tak na to, jak ja to rozumiem, żeby móc biegać dalej, nie chodzi o to, żeby biegać szybko. Żeby biegać dalej, trzeba najpierw zbudować swoją bazę tlenową. Żeby ją zbudować, trzeba biegać wolno i trzeba wiedzieć, jak wolno biegać, żeby ta baza tlenowa się budowała. Innymi słowy, nie zajeżdżać się, bo najbardziej taki chłopski rozum jest taki, że wychodzisz, żeby biegać, wydaje ci się, że dobra, no to jak teraz przebiegnę 3 km szybko, to znaczy, że super trening, nie? Tak. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że jeżeli chcesz spalać tłuszcz i budować bazę tlenową, to musisz biegać wolno, do pewnego progu tętna i oczywiście z określoną częstotliwością. No i dla każdego to jest trochę inaczej, no bo wiesz, ktoś, kto ćwiczył więcej, będzie miał inny próg tlenowy, ja mam inny, ty masz inny i tak dalej. Więc to było dokładnie po to. Mówiliśmy wczoraj o telewizorach i o telewizorach. O jednym. KPH. KRP. KRP 2000 AW. 500 AW. Właśnie. Mogło umknąć waszej uwadze, ci, którzy nie siedzą sporo na OLX-ie, to jest zrozumiałe, że pewna dziewczyna chyba... Chyba z Krakowa nawet, Ania. Piękna aukcja na OLX. Soundbar i subwoofer Polk Audio Signal S2. Ja sobie tak przeglądałem, sprawdzałem. Właśnie, jak ty na to wpadłeś? Patrzę, widzę siebie. Czy ty na to wpadłeś po prostu przeglądając OLX-a? Bo mam zapięte powiadomienia na głośniki, na kategorię głośniki kolumny. Ja pierdziele. Tak, to nie jest tak, że ktoś mi podesłał. Tak, jakbyś przeglądał Google'a. Co robisz, Włod? Dzisiaj no przeglądam Google'a. Jakie strony są dzisiaj? Google. I wyobraźcie sobie, jak się zdziwiłem, patrzę, a tam my. Oglądam pokój, do którego szukam kolumn. Można nawet napisać teraz do Ani. Można zadzwonić, bo numer się podaje. No jak chcesz, to dzwoń. Nie chcesz, to dzwoń. Ale co mam powiedzieć? To był twój pomysł. No, tylko mówię, że ja też tylko przedstawiam możliwości. Nie, wstydzę się. Okej. A ty ich nie chcesz? Nie, ja myślę, że nie. To jest fajne w ogóle. Ja się cieszę, mam nadzieję, że to możemy dać link do tego OLX-a, nie? Pewnie, no jeśli ktoś szuka soundbara. Jeśli nikt nie kupi do tego czasu i...
i będzie, no to tak. Programu. Czy ktoś wie, dlaczego OLX notorycznie w kółko mnie wylogowywuje? Nie tylko na telefonie, na przeglądarkach wszystkich i tak dalej, non-stop, po prostu OLX, tak. Może wiedzą, że jest niebywale wysoka aktywność na tym koncie. Zastanawiam się, czy cztery konta nie korzystają z jednego, cztery osoby z jednego konta. Może. Ale bardzo miłe, pozdrawiamy, Anię, bardzo mamy nadzieję, że Soundbar się sprzeda. Natomiast ja cię, Wódeczku, chciałem zapytać, czy ty wiesz, co to jest playlista? Wiem, ktoś nie wiedział. Tomasz Lis. Tomasz Lis. Tomasz Lis nie wiedział, co to jest playlista. To jest oczywiście totalnym fejkiem, ponieważ Tomasz Lis... Wiedział. Tak, to już mu ktoś wypomniał jakieś stare wypowiedzi. Czy to jest fake, że on tak nie powiedział, czy to jest fake, że on tak nie myśli? Pomponik pisze tak. Tomasz Dziaders Lis ubolewa nad swoim losem. Dziennikarz nie wie, co to playlista. Żeby była jasność, Dziaders w cudzysłowie jest tutaj użyte celowo, ponieważ sam Tomasz Lis tak o sobie pisał. To jest jego tweet. Jak się dowiadujesz, że jesteś Dziadersem? Iga Świątek podaje swoją playlistę. Powiedziała o tym podczas turnieju. Okay. Bo została zapytana, czego słucha przed meczami. Iga Świątek podaje swoją playlistę. A ty nie tylko nie znasz tych kawałków, ale nawet nie bardzo wiesz, co to jest playlista. I puenta, ale trudno, żeby wychodząc na kort słuchała Bacha i Mahlera. To jest takie, przy okazji powiem, czym, przy okazji, czego ja słucham. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście, że Bach. No ale dobrze, Iga Świątek faktycznie została zapytana. I co wymieniła? Led Zeppelin, AC/DC, Pearl Jam, Gorillaz? Tak, Piątek. Ja znam i wiem, co to jest playlista, ale znowu z drugiej strony nie mam 46 lat, jak to masz iść. A jak to rozmawiamy, to jest w ogóle po finale US Open. Wiesz, że Iga jest w finale US Open. Brawo. W ubiegłym tygodniu pokazywaliśmy Galaxy Folda, telefon. Tak. Czy wiesz, że jak go włączałem pierwszy raz i konfigurowałem, to do wyboru były różne języki i był do wyboru polski w nawiasie polski i polski w nawiasie Silesian. Pierwszy raz widziałem coś takiego. To znaczy, że Android to ma, nie Samsung. Ach, nie wiem. No jak? A może Android? W każdym razie pomyślałem, okej, już wiem, jaki telefon kupi... Twardoch, właśnie. Śląska klawiatura i śląski słownik dla systemu Android oraz iOS. Jest śląski, jest. Sponsorowany Samsunga. Czyli Samsung sam robi. Od 2015 roku. Śląsko-gotko. Wow! Szanuję. A wiesz, że Face już od lat miał, tak, nie? To widziałem. Myślisz, że ma Samsunga? Kto? Szczepan? Może. Pamięć! Bezpieczeństwo. Ślązacy kochają, jak inni mówią. Ej, no nigdy nie będę przewrażliwieni. Tak samo się śmiejemy z innych dialektów. Gotko i wpisywanie. Data a godzina. Szporowanie energię. Czy szporowanie? Oszczędzanie. Możemy się zastanawiać nad językiem śląskim, możemy się zastanawiać nad Tomaszem Lisem, ale przede wszystkim powinniśmy się przez chwilę pochylić nad tym, czy ziemia jest płaska. Oczywiście, jak najbardziej. Jest. Bo faktycznie, pod Krakowem, jak prezydent Potocki mówi, są zakłady, w których dzieci rodzą się z głowami kotów. Są, ja nawet byłem pod nimi i nie wchodziłem. Powiedział, że nie można, nie ma dostępu. Wiem, ale on powiedział, że był, tylko nie wchodził. Tak jak paliłem, ale się nie zaciągałem. Był, ale nie wchodził, bo jest pilnie strzeżony. Przypomniała mi się teraz ta sytuacja, podczas której byliśmy razem jakiś czas temu, nie powiem z kim i nie powiem gdzie, kiedy otrzymałeś do ręki urządzenie, które było wypełnione suszem i bardzo się dziwiłeś, że otrzymałeś to do ręki. No wiesz, o czym mówię. Pewna osoba dała ci do ręki pewną rzecz, ty w ogóle byłeś zdziwiony, nie wiedziałeś, o co chodzi, nagle okazało się, że jestem... Pamiętasz już? Tak. Bo tak. A ja wiem, co to jest. Oddalam to pytanie. January pokażę teraz. January tylko po to, żeby rozpalić. January. January blefuje. Mina Włodka wtedy była bezcenna, bo to było przez takie 30 sekund, ty nie wiedziałeś, o co chodzi. Wszyscy naokoło wiedzieli, o co chodzi. Ty nie wiedziałeś, o co chodzi, a jak się zorientowałeś, to było takie... Tak? Super to było. Jesteś realnie osobą, która na policji po prostu przychodzi i mówi, nie. Włożono to w moje ręce. A myślisz, że na policji bym nas skarżył, czy nie? Jakby mnie tutaj, proszę powiedzieć. Nie, kto to 60 chyba. Nie, starałbym się nie być. Dobra. Ziemia jest płaska. Ziemia jest płaska i możecie powiedzieć, haha. Nie jest. Elektrostroniczy się mylą, bo ja widziałem zdjęcia satelitarne, tak? I tam ziemia jest okrągła. Telewizja kłamie. Bum zaorane wcale nie jest okrągła. Skąd to wiemy? Powołujemy się na autorytety, wiecie? O! Shaquille O'Neal. O'Neal. Gwiazda. Imię i nazwisko, jak się rymuje, to też zawsze dobrze. I chcielibyście, żeby autorytetem był jakiś naukowiec? Nie. Nie będzie. Nie po to przeżyliśmy pandemię, żeby słuchać autorytetów. Myślicie, że Shaquille O'Neal zarabia miliony, bo się nie zna na tym, co mówi? Nie. Zarabia, bo się zna. Dokładnie. Bardzo dobrze mówisz, Włodek. Shaquille O'Neal był w programie, w telewizji. Na przykład jedną z rzeczy, które powiedział, to od razu dla was dobra rada, jak tankować samochód, żeby zawsze był zatankowany. Ja to bardzo szybko streszczę. Byli prowadzący, którzy mówili, że Shaquille ma teorię, że jak oni tankują za $80, to jest źle, bo lepiej bo drogo, bo lepiej jest jeździć tak, żeby była podziałka baku
na pół. Jak jest na pół, to nie tankować do pełna, tylko $20. I wtedy jest lepiej. Zawsze tankujesz za $20 i nie płacisz $80. Raz w tygodniu tankujesz i to jest za $20. I nie odczuwasz tego. I nie odczuwasz tego. It costs like $80 to fill it up. And he said, then you said, when it gets to half, then you put $20, you bring it back to full. Ale on się miesza w te zdania, bo najpierw mówi właśnie, że $20 i od połowy tankujesz do full, a potem mówi, że za $20 tankujesz... Ja mam wrażenie, że to jest człowiek, który nie wie, ile rzeczy kosztują. If you put $20 in it, it'll be cool. $80, the same amount of gas. I'm driving the same amount of gas. The average human stops once a week for gas, right? Przy tym mówieniu ma taką manierę mówienia na chłopski rozum. Nie, nie, stop. No nie, average person. No, stop, tak, jeszcze raz. If twice, you would probably have to stop maybe once every 2 weeks. Ten gość już śpi, on już nie może słuchać. To jestem ja, jak opowiada, że kurwa. No. Nie, żartuję. Zapytałeś. No ale to jest znana praktyka, w sensie, żeby nie tankować do pełna, tylko po 20 zł, po 50 zł. Nigdy nie wiesz, kiedy auto się zepsuje, albo kiedy trzeba będzie sprzedać. Tak głupio byłoby mieć zepsute auto z pełnym bakiem. Nawet z połową baku to już było też za dużo. Widzisz, jak Shaquille O'Neal wygląda z butelką wody? On jest taki duży? Wielki, no. On jest taka zwykła butelka wody, taka 0,3 czy coś takiego. On jest aż tak duży? No, on jest strasznie duży. O ja. To ile on ma wzrostu? Dużo, on jest duży, ale on jest też duży. Nie chodzi tylko o wzrost. On jest po prostu duży. Dużych. I on jest duży, nie? Durów. Oczywiście, jak najbardziej. Stary, Shaquille O'Neal z piłką do kosza. To jest niemożliwe, że piłka do kosza jest tak mała. On ma piłkę do kosza, jak my mamy ręczną. To wygląda jak ściema. Tak, piłka ręczna dla niego. No i tak, co nowego u pana Shaquille'a? Był w podcaście i w podcaście powiedział, że on leciał samolotem ostatnio 20 godzin samolotem. I co się nie wydarzyło, powiedz wszystkim? Nie spadł. Nie przewrócił się. Nie przewrócił się. Nic nie spadło ze stolika. Więc ziemia musi być płaska. Ale to ma sens. Spokojnie, ja zademonstruję. To jest ziemia, która jest okrągła i to jest samolot. Tak? Mamy to? 20 godzin, okrąża ziemię, wszyscy widzimy, o co chodzi. Więc, gdyby w tym samolocie coś było na pokładzie... Tak? Tak? Klar? Ale skla. A, ponieważ ziemia jest płaska... Ziemia jest na ile iPhone'ów? Biliard. Nie mów teraz. Ziemia jest płaska. Mamy coś w samolocie. Nie, no startujemy, tak? Lecimy i lądujemy. I nic nie spada. Nic nie spada. Klar? I Shaquille O'Neal taką teorią właśnie postanowił się podzielić w tym podcaście. Bo ja nie uważam, że Shaquille O'Neal jest głupi. Naprawdę nie uważam, że Shaquille O'Neal jest głupi. Absolutnie nie. Ale czy Shaquille O'Neal nie jest właśnie jedną z tych osób, które po prostu żyją w bańce? Takiej bardzo mocnej, bardzo ścisłej bańce, która sprawia, że nic za bardzo się nie wydobywa i on po prostu, wiesz, nikt mu nie powie, że nie ma racji, żeby dał spokój. No bo to chyba... Tylko do tego prowadzi. To jest normalny ziomek. Znaczy może być też tak, że jak jesteś na pewnym poziomie i etapie swojego życia, to już ci po prostu wszystko jedno na temat tego, co mówisz. Że ziemia jest płaska? Nie mówisz, że ziemia jest może płaska. Może trafił po prostu, siedział na telefonie, trafił na jakieś 2-3 newsy z takich portali. No to stary, ja też trafiam na 2-3 newsy z tym, z jaszczurami i nadal nie wierzę w to, że jaszczury istnieją. Właśnie jaszczurów. O nie. No to jest realnie straszne. To jest fajne. To jest realnie straszne. To jest rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. To jest Usharia! Z panem Jaszczurem w roli głównej. Jak się nazywa? Pan Jaszczur Jabłonowski. Jabłonowski. A to jest też pseudonim. I normalnie patrzcie, jakie mieli fajne autko. Z kolumnami. W 1410 roku. Mieli Meleksa. I ludzie z flagami sobie biegną, na lajcie. Czemu oni to robią? Bo rekonstrukcja... Co oni rekonstruują, powiedz mi? Bitwę pod Grunwaldem. Fajna. I ona w ten sposób wyglądała? Nie, bo to jest rekonstrukcja. To jest jakby remake. Czyli w ten sposób wyglądała? Wiesz, jak wygląda remake? Nowszymi kamerami. Że pokazujesz to, co się działo. Nie. Na przykład teraz wyszedł remake Last of Us Part 1. Tak, no, ma lepszą grafę. To ma lepszą grafę. A, okej, okay, dobra. Fajnie w tym samochodziku jest, jak to ich buje, jak ich buje. To są kółka jego taczek, no. A to jest Meleks taki, nie? Taki Meleksik. A prowadzi Olszański. Tak. Ty zauważyłeś? Nie. Pośmialiśmy się? Bo mam ważną rzecz. Jeszcze tak zupełnie na koniec odcinka. Jest mail. Ale jest ważna wiadomość. Nie. Chciałbym, żebyś nie czytał, dobra? Patrz w obiektyw kamery, ja będę czytał. No cześć, uwaga dotycząca audio w LS-ach z tego tygodnia. Nie czytaj. Hej, z tej strony relatywnie nowy widz. Oglądam was od paru miesięcy. Nadrobiłem ostatnie odcinki z sierpnia i dotarłem do LS-ów z tego tygodnia, żeby z przerażeniem prawie odkryć, że słuchając LS-a na moich Beyerdynamikach DT990 Pro 250 ohmów, które jak wiadomo słyną z niemal bolesnych trebli. No to wiadomo. Słyszę przez niemal cały... Chodzi o pisk zooma? Słyszę przez niemal całe odcinki niesamowicie irytujący pisk gdzieś w tle w wysokich częstotliwościach. Nie jest to może koniec świata i nie odbiera przyjemności od obcowania z waszym fantastycznym programem, ale muszę przyznać, że nie umiem tego zignorować, biorąc pod uwagę, jak dużo wagi Włodek przykłada do dobrego brzmienia LS-a. Proszę. Mam
mam nadzieję, proszę, że to nie żaden bardzo poważny problem i uda się go naprawić w montażu przyszłych odcinków. To... albo to początek szumów usznych, kto wie. Pierwsze, te BR dynamiki to mają naprawdę takie ostre góry, że można tym ciąć kartki papieru. A dwa, to nie jest standard. Chciałem, o, bo jesteś nowym widzem. To nie jest standard, wiesz, po prostu to była wpadka przy pracy. To się więcej nie zdarzy. Już zdiagnozowaliśmy problem. Problem jest w naszym rejestratorze H4N Zunma, którego mieliśmy... Właśnie nie, bo to było z tego mojego H4N-a. Aha. Którego wyjątkowo użyliśmy raz. A to raz, tak, faktycznie wyjątkowo, to bo prawda. Bo potrzebowaliśmy awaryjnie mieć zapasowy taki rejestrator i po prostu teraz już wiedząc, że ten problem występuje. Ja już to wcześniej miałem, zapomniałem o nim, że tam jest taki blisk. Okay. Muszę go po prostu chyba wymienić na inny model. Próbowałem to gdzieś właśnie punktowo usunąć i nie znalazłem tej częstotliwości. No trudno, drodzy Państwo, no ale chcieliśmy dobrze. Przepraszamy, kajamy się, obiecujemy poprawę, a tymczasem życzymy Wam doskonałej reszty środy. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie jednak, żeby przy tym wszystkim być... lekko stronnicze. Proton Mail, widzę. O kurcze, nice, faktycznie z Proton Maila do nas napisałeś. Szanuję, szanuję. Cześć, Ola. Pa. Nic się nie dzieje. No powiedziałem, nie wezmę cię na ręce.